Restauracji z winem i pierścionek na końcu. Piłem 4 piwa, to mówię jeszcze pizzę. Ale wszyscy będzie spoko chyba, nie? Ja bym się cieszył. Gotowy na weekend ze mną? Stary, może ci pomóc z bagażem? Nie trzeba. Proszę, dziękuję. Przepraszam, która godzina? Widziałeś, jakie miałam tłuste włosy? 19:06. Dzięki. Złoty do skrzydła prawego Pedro. Pedro kontra Marcelo. I kurwa, Maciu! No kurwa, strzel! No strzelaj tego gola, kurwa, Maciu! O, piłkarze. No, przygarnęłabym. Ziomek, troszkę ten? Tak. Są takie różne. Ten jest bardziej morski, a ten z kolei weselszy. Dobra, Martin, widzimy się koło tego chodnika, wiesz, tam na środku, koło, wiesz, tego, no, dobra, no to hej, nara. A, ten lewy po prawej, co jest? Spoko. No, ja już idę, no, na razie. No, dobra, no to widzimy się pod Pałacem Kultury. Co? Gdzie? Pod Pałacem Kultury? No, czekam. Podaj mi suszarkę. Naprawdę? Nie no, słuchaj. Podaj. Ja się spodziewałam, ale nie chciałam ci nic mówić. Tam jeszcze nie skosiłeś. No, no. Ale ty jesteś brzyczka. I chuj. Dobre buty, ładna buzia. Ciekawe, jaki ma telefon. Słuchaj, stary, kupiłem samochód. Facet zszedł mi z ceny 5 stówek. Ma 120 tysięcy przebiegu, 2.0 turbo diesel, manualna skrzynia biegów, klima. No nic, tylko brać. Kochana, widziałam do ciebie dzisiaj idealną sukienkę na wystawie. Miała dekolt w serek, zakładki na przodzie, zwężana od dołu, w kolorze chyba piasku pustyni. Co do materiału, wiesz, nie jestem pewna, ale myślę, że to była ta lepsza bawełna z jedwabiem i miała takie piękne dwa malutkie złote guziczki na linii karku. No cudowne. O, super, a gdzie? Nie pamiętam. Ale nie, pan jest jakiś nienormalny. No nie pomalowałam się. Boże, kochana, co się stało? Nic. No co się, no nic. Wszystko będzie dobrze, powiedz. Nic. No co jest? Stary, ale twoja laska jest brzydka. Ty chyba jej zakładasz wolek na twarz, jak idziecie do łóżka. O, kochani, nie jesteś wcale gruba, jesteś najpiękniejsza. Kelner, poproszę deser z podwójną bitą śmietaną dla tej pani. Gdzie ten telefon? Chuj, babo, masz ten telefon, skoro go nie odbierasz. Halo? Cześć, mamo. Co ja mam ubrać? Martin z tej strony. Mam pytanie takie niedyskretne. Nie, jest okej. Okay. Miałabyś 500 zł pożyczyć do przyszłego miesiąca?
Górnik Łęcza wygrał z Wisłą Kujawy 5-0? A ty usłyszeć. Kocham cię, Eleno. I dlatego... Dlaczego ty taki nie jesteś? Nie ma. Ile można czekać, chodźmy.